Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu Gry na organach. Dzisiaj zajmujemy się pieśnią Do Ciebie Matko, Szafarko, Łask. Ten odcinek, jak i poprzednie, mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Tak więc, drodzy patroni, serdecznie dzięki Wam za wsparcie, ponieważ to dzięki Wam mogę dalej nagrywać. A jeżeli nowe osoby chciałyby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. Znajdziecie tam także inne linki, m.in. do serwisu Tipli, za pomocą którego możecie mnie także wesprzeć z pominięciem właśnie tego Patronite'a. Oczywiście jest tam również moja strona, z której możecie ściągnąć m.in. te nuty, a także znajdziecie inne social media, takie jak Instagram, TikTok, nasza grupa facebookowa i tak dalej, ale nie będę się rozgadywał, tylko od razu przechodzimy do grania. Aha, pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu, ocenianiu tych odcinków i już gramy. Szybko sobie omówimy, co tutaj znajdziemy w zapisie. Na samym początku, jak widzicie, mamy przedtakt, więc mamy już tutaj dwie rzeczy do wyboru. Albo wypuszczamy sobie ten dźwięk C i wtedy robimy do Cie i wchodzimy dopiero na ten F-dur, czy w ten sposób, jak tam chcemy, tak? Albo druga opcja, robimy sobie ten C7. I sobie rozwiązujemy go w ten sposób. I dalej sobie lecimy z melodią. A mówię, rozwiązujemy to sobie w ten sposób, ponieważ to jest dominanta septymowa w F-durze. Tak? Mam nadzieję, że takie rzeczy wiecie. Więc rozwiązujemy sobie to właśnie w ten sposób, tak? I później możecie zauważyć, że przechodzę sobie jakby z tego F-dura na D-moll w taki brudzący sposób, tak? Czyli lubię sobie z tego F-dura przybrudzić do D-molla. I idąc dalej, robię sobie G-moll, podchodząc do C-dura, tak? Mam nadzieję, że to wszystko widać, tak? Teraz mam ponownie to C, błagalne i tak dalej, więc mogę sobie to zrobić na takiej zasadzie, że ponownie jakby wypuszczam ten dźwięk, czyli kończąc na łask, błagalne pień i tak dalej, albo mogę sobie na przykład trzymać ten C-dur dalej, łask, błagalne, więc to od Was zależy, w jaki sposób chcecie to zagrać. Ja Wam jednak proponuję tutaj zakończyć to łask, błagalne, czyli dać tą taką przestrzeń, żeby ten dźwięk po prostu wybrzmiał, to G do końca z tym C-durem, błagalne, i dopiero sobie idziemy dalej. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ok, lecimy sobie. Błagalne pienia wciąż płyną. I widzicie, że ponownie daję sobie taki oddech w lewej ręce, tak? Znowu brudzę do D-molla. I tutaj na upartego można na to ostatni, na to nad, tutaj po tym demolu, można na przykład wcisnąć D-dur, jeżeli ktoś by chciał. Ale tak naprawdę niekoniecznie się to wszystkim będzie podobać, tak? Więc tutaj wybór należy do Was. Idziemy dalej. Można w ten sposób to sobie tutaj załatwić. I jak widzicie, teraz zaczynamy refren w takim dość nietypowym miejscu, bo z reguły zaczynamy jakby od osobnego tak naprawdę tutaj systemu, osobnej linijki, więc tutaj musimy ponownie zastosować tą naszą przerwę, albo na przykład lecimy z tym F-durem dalej, czyli kończymy no cierpienia czas. I zwróćcie uwagę też na coś bardzo ważnego, ponieważ w różnych parafiach można spotkać tak naprawdę inny rodzaj śpiewania tego refrenu, ponieważ u mnie na przykład bardzo często śpiewało się na zasadzie pam, 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 pararararara, pam, pam, pam. Czyli tak naprawdę te dźwięki były dość mocno przedłużane. Ale na przykład jeżeli mamy śpiewnik przykładowo Siedleckiego, na którym opierałem się między innymi właśnie rozpisując tę pieśń, no to tam znajdziecie troszkę inny ten rytm, tak? Pam, 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 pam,
Pam, pam, pam, param, pam, 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 pam. Nie wiem, dlaczego tu zrobiłem dziwną podmianę palcami, ale sami widzicie, że ten rytm się troszeczkę różni. Więc ja bym raczej się tutaj skłaniał do grania według tej wersji śpiewnikowej, no bo to już jest raczej tutaj nieprzypadkowo rozpisane to w ten sposób. Ale jeżeli u Was na przykład twardo lód tak naprawdę stoi przy swojej tutaj wersji, no to albo będziecie ciśnęli i tam ich będziecie edukować tutaj cudzysłów, no bo w sumie też taka rola jest organisty, albo no niestety nie pozostanie Wam nic innego, jak troszkę odpuścić jakby i się troszeczkę do nich tutaj nagiąć. Więc tutaj jakby ja tutaj Wam nie daję konkretnego rozwiązania, mimo że ja tutaj jestem raczej zwolennikiem tego pójścia w stronę zapisu, tak jak tutaj jest, ale musicie to po prostu wziąć na swój, że tak powiem, rozum, czy ewentualnie dostosować to do Waszej parafii. Ok, więc nie będę się tutaj rozgadywał dalej, tylko przechodzimy już do grania refrenu. I widzicie, że mamy tutaj G-moll. Możemy sobie na przykład coś takiego zrobić. Cierpienia czas. Następnie F-dur. Można sobie na przykład tak zrobić. Powiedzmy coś takiego. Oczywiście, jak widzicie, możliwości mamy tutaj całą masę, bo możemy robić sobie coś na takiej zasadzie. Mam nadzieję, że widzieliście, co się tutaj działo, tak? Że po prostu taką melodię sobie zdubrowaliśmy, tak? Zdublowaliśmy, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Więc jak widzicie, możliwości jest cała masa. Ja Was chcę tutaj zainspirować właśnie do własnego kombinowania, żebyście to po prostu grali tak, jak Wam się podoba i żebyście się tutaj troszkę bawili na tej klawiaturze, bo wcale nie trzeba grać tak typowo. Właśnie nie ograniczajcie się do takiego grania. To jednak bardzo, bardzo ogranicza. Bawcie się troszkę tutaj. I tak naprawdę wszystko to możecie sobie na spokojnie wyćwiczyć w domu, bo wcale Wam nie mówię, żebyście tak eksperymentowali w kościele podczas grania bezpośrednio, ale, znaczy bezpośrednio na mszy, ale każda taka zabawa, każde takie ćwiczenie jest mocno, mocno rozwijająca i pozwala Wam ćwiczyć właśnie taką biegłość. Ok, nie będę się tutaj rozgadywał, tylko będziemy już sobie tutaj kończyć, tak więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zaglądajcie na stronę, zaglądajcie na inne moje social media i tak naprawdę, jeżeli macie pytania, śmiało piszcie komentarz na dole. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!